W ostatnim czasie można było zobaczyć kolejną zapowiedź nowego sezonu. Pojawiła się ona na oficjalnej stronie telewizji TVN. Oglądając to niestety za dużo się nie dowiemy, bo nie słychać co tam mówią. Ja nieco więcej dowiedziałem się na ten temat, dlatego podzielę się z wami moją wiedzą. Sara zacznie spotyka się z nowym chłopakiem, z którym jest prywatnie. Od niego wynajęła nowe Scarface. Tutaj nie będę rozwodził się nad tym wątkiem, bo już stawiłem o tym film. Lena i Filip. Ogólnie widać, że są szczęśliwi i ich związek odżył po ostatnim kryzysie związanym ze sprzedażą auta. I niestety nie będzie rozstania. Krzysiek i Monika wybiegają z domu. Wiecie, gdzie się tak spieszą? Pewnie pamiętacie, że nagrałem taki film pod tytułem Śmierć bohaterki. I ona skoczy z mostu do Wisły i umrze. Pewnie Krzysiek i Monika dowiedzą się o tym, co chce zrobić i pojadą jej to wybić z głowy, ale każdy już wie, jak to się skończy. Doris i Konrad oglądają jakiś film czy serial i dziewczyna chce się do niego przytulić. Konrada mina jest bezsenna. Wiecie, takie coś w stylu: co ty robisz? Ile jeszcze będę musiał to znosić? Polecam zobaczyć to, bo naprawdę nie da się opisać tego słowami. Zbiórka przed nowym Scarface. Był tam Błażej, Magda jest przebrana za pandę lub psa czy coś w tym stylu. Niestety trochę za mało widać, żeby powiedzieć, za co się przebrała. Później było widać Witkę i Aleksa, Anetę w hotelu, Mela i Kasper byli w szpitalu u Arka. Arek wychodzi ze szpitala i przyjechała po niego Lucy, więc jak mówiłem, chłopak przeżyje i będzie się miał dobrze. Rafał coś tam gra na gitarze, Kasia pociesza rozczęsioną Lucy, oczywiście gwiazda nowego sezonu Wojtek, wyjazd Irka, znów gwiazda Wojtuś, miłość Ali i Magdy kwitnie, Zuza gdzieś dzwoni, pewnie do Adriana, bo Michał się tak cieszy, jakby w Totka wygrała. No i ostatnia scena to oczywiście Irek i Iwona. Który wątek według ciebie będzie najciekawszy? Ja myślę, że z Sarą i Przemkiem.